O, co jest, stary? Czemu ty jesteś tak wysoko? Czemu jest... Tu jest bariera! Nie! No nie! No nie, co, co jest grane? Gdzie my jesteśmy? Stary, co to jest w ogóle? Nie co wiem. Co jest, widzowie? O co tutaj chodzi? Ej, mordo. Gdzie oni nas przenieśli? Chciałem ci powiedzieć jedną rzecz. Co? Tam był, stary, normalny świat. A tutaj? A tutaj? To jest skyblock, stary. To jest serio skyblock. Skyblock bariera? Ej, czy, co mamy w skrzynce? Co mamy w skrzynce? Jakiś dziwny, to jest troszkę inny skyblock niż każdy. Przede wszystkim tutaj jest bariera, stary. To jest tak. Chodzi w ogóle. Niestety jest bariera. Dobra, mamy tutaj różne rzeczy. Czy to jest zwykły skyblock? Czy tutaj też mamy jakieś zadania? Czy my też musimy tutaj coś zrobić, żeby przejść to i w końcu wydostać się z tego dziwnego świata bariery? Jezu, kiedy my stąd wyjdziemy? O nie, ej, co się ze mną stało? Patrz w ogóle. Co jest grane? No zobacz na mojego skina. Normalnie wyglądasz. Stary, dalej jesteś gościem, który osiągnął wszystko. Jak to? Mam okulary u ciebie? Masz okulary u mnie. U mnie nie mam! Dobra, stary, skoro jesteśmy na skyblocku, to musimy na pewno zrobić cobblestone generator, nie? Są jak... Ej, czekaj, dostałem achievement. I co? I co, powiększyła się? Nie powiększyła się. Ten dobra. Świat jest inny, stary. To budujemy, jest inny świat niż wcześniej. Tu pewnie są trudniejsze zadania. Ja nie wiem, kto to nas tutaj w ogóle wrzucił. Woda, lawa. Pamiętasz, jak się robi cobblestone generator w ogóle? Tak, idealnie pamiętam. A ty masz lawę w ogóle? Tak. To daj mi lawę. Daj mi lawę, ja wiem, ja też już pamiętam, jak to się robiło. Masz. O nie! Nie, stary! Przestań! Dawaj tą lawę. Dawaj lawę. Rzuć mi ją po prostu. Masz. O, stary, proszę. uwaga. O. No ej, stary, no! Tak no. Się robi cobblestone generator, pa. Tak! Co? Zipek. Nie działa! Czemu popsułeś wodę? Zipek, co to było? Stary! Przeniosło mnie w niesamowite miejsce. Jakie? O kurde, bez czy my? Kitu. Jest, dobra, słuchajcie, czas najwyższy, żebyśmy wam przedstawili, o co chodzi tutaj. Czemu tutaj zbudowałeś tylko swojego skina? Co z moim? No stary, twój skin jest tutaj, zaraz ci pokażę. Patrz, tu. O ty gnoju, no dobra, słuchajcie, musimy wam opowiedzieć, o co chodzi. Dobra, więc słuchajcie, jako że mała bariera strasznie wam się spodobała i pisaliście całe mnóstwo komentarzy, że chcielibyście zagrać na tej barierze, my teraz specjalnie dla was założyliśmy serwer ze skyblockiem, który też jest w barierze i dokładnie też powiększa granice w momencie, gdy wykonacie zadanie. Macie, słuchajcie, zadania tutaj na serwerze, które możecie wykonywać i za każdym razem zwiększa wam się bariera, co pozwala wam na powiększenie swojej wyspy. No, dokładnie, więc słuchajcie, teraz po prostu, po pierwsze IP, skyheroes.pl, macie w opisie IP. Teraz wam się wyświetli także na ekranie. I teraz chcemy pokazać wam w takim razie, jak tworzyć wyspę. To stary, musimy obydwaj u jak siebie stworzyć zrobić wyspę. Jakby na czekaj, ukranach. Najpierw jeszcze pokażemy kilka fajnych rzeczy. Więc wiecie, macie tutaj sklep, możecie sprzedawać swoje itemy ze skyblocka, możecie kupować różne, żeby łatwiej wam było wykonywać zadania. Możecie zapraszać znajomych do swojej wyspy. Słuchajcie, tworzyliśmy ten serwer tak strasznie dużo czasu i chcieliśmy, żeby był on idealny dla was specjalnie. Mam nadzieję, że spełniliśmy wymagania, że spełniliśmy wasze oczekiwania, no, mimo że nie wiedzieliście, o co chodzi. I zrobimy tutaj na pewno, będziemy oprowadzać po waszych wyspach. Zobaczymy, jak to będzie wszystko się rozrastało. Mam nadzieję, że mega zarąbiście to wszystko pobudujemy i stworzymy mega najfajniejszy serwer w Polsce. Dobra, słuchajcie, ale już bez przedłużania, chodźmy i zbudujmy wyspę. Więc pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, Ernest, słuchaj, jako patrz, że masz VIP-a, to ty możesz zrobić więcej rodzajów wysp, więc zbuduj jakąś mega fajną wyspę, do której się przeniesiemy i na której będziemy rozpoczniemy naszą przygodę. A chcesz bardziej normalną czy bardziej udziwnioną wyspę? Może dziwną, jak najdziwniejszą się da. Jak najdziwniejszą? Tak, zaskocz mnie. Boga. O, co to jest? Jest, przenosimy się, słuchajcie. I jest, wow, czy to jest endowa wyspa? Serio? No stary, w opór. Dobra. To była najdziwniejsza do wyboru. Ej, tylko patrz, stąd się nie da wyjść, stary. A po to jest chyba ten cobblestone ogólnie, zobacz. Pyk, pyk. A. Nara, mordo. O nie, a ja nie mam kilofa. Ej, stary. Co jest? Chcesz usłyszeć... Daj mi, wypuść mnie tam, złą wiadomość? Jaką złą? Co się stało? Co jest? Tutaj nie ma drzew, stary, na tej wyspie. No ale ja mam sadzonkę dębu. Ja mam sadzonkę dębu, tak. A masz dirta? Nie mam. Zrobiłem ci schodki ogólnie. A ja zrobiłem generator kobla. Udało ci się? Nie wiem. Nie. Stary, no to się kompletnie nie tak tworzy. A jak? No daj mi to. Ja wiem, jak daj to się mi robi, tylko trzeba po prostu... Trzeba tutaj wykopać, stary. O. Ej, ale my nie mamy... Właśnie, najpierw musimy i tak sadzonkę. No musimy zrobić stary sadzonkę, więc bierzemy o sobie nie dirta. Bierz dirta, idziemy na górę. Wow, co to jest? No czaisz, w opór to jest dziwne, to jest kosmiczna wyspa. Orsztos. Mega fajna, stary. Dobra, dawaj, tutaj daj sadzonkę, proszę ci no bardzo. Czekamy. Ej, ale tutaj...
Stary, tutaj jest drewno. Tutaj jest drewno. Gdzie jest drewno? A, widzę, no. Widzę. O, tu jest zupełnie szkieleta. Łapą kopię w tym momencie teraz stołna, jakie to jest głupie, dobra. Czy to się uda? Tak! Stary, mamy drewno, wuuu! Kozacko, Ernest. Dobra. No, co jest? Bää! O nie! Co to jest? Nie wiem, czemu stary zawsze też to robi. To jest tak głupie, a mnie bawi. No dobra, stary, dawaj, robimy kill-offa i w końcu zrobimy ten generator. Pyk! Woo! I mamy generator, tak? Czy to będzie działało? Chyba powinno. Jest! Dobra, produkcja kobla. Zaczynamy. Część pierwsza. Jezu, uwielbiam skybloki. Zawsze się tutaj tylko kopię tego kobla. Nie trzeba latać gdzieś, nie wiadomo gdzie. To bang, 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 rozwalasz. Ej, stary, patrz, co my tu mamy! Co? LOL! Ja nie mogę! Węgiel i żelazo! Ej, dopiero pierwszy cobblestone zdobyłem, wiesz? Bo mi wszystko, serio? Wszystko mi się paliło. Dobra, ale ogólnie tutaj nie ma zwykłego grania, bo cały ten skyblock polega na tym, że po pierwsze musicie rozszerzyć granicę, w której on jest, a po drugie polega on na handlu z ziemniakami. Z wieśniakami. Jest dużo ciekawych rzeczy, a zadania, patrzycie jakie macie poprzez... Właśnie, jakie są zadania? Ukośnik zadania. No, macie tutaj całe mnóstwo, nie ma co tego czytać. Jest mnóstwo zadań, wszystkie z nich możecie, słuchajcie, wykonać i dostajecie nagrody. Monety, expa i nawet przedmioty możecie dostać, więc to jest mega, mega fajne. Żeby wam się nie nudziło, będziemy dodawać też nowe rzeczy, ponieważ na serwerze pojawią się takie rzeczy jak na przykład Bedwarsy! Bedwarsy, Murder Mysteries. Dobra, stary, czyli tak, nasze zadanie na teraz, musimy zdobyć dużo kobla, ale to chyba na cięciu zrobimy, co? No, zdecydowanie, nie będziemy kopać. Dobra, na więc my teraz kopiemy kobla i zaraz do was wracamy. Ej, już mam 47, możemy zrealizować pierwsze zadanie. Okej, ale mamy kobla. Zadania, uwaga, wymiana kobla, 34 kobla za trochę żwiru. Pyk, no. Wymienione, mam 4 żwiru, wymiana kobla, odłożone, dobra. Ale po co nam żwir, stary, nie w ogóle? Nie wiem. Ważne, że zadanie wykonane, nie? Dobra, słuchajcie, mamy 55 kobla. Słuchaj, pierwsze powiększenie wyspy jest bardzo tanie, z tego co pamiętam. Ono, czekaj, zaraz zobaczmy, ile to kosztuje. Słuchajcie, żeby powiększyć wyspę, musicie wpisać ukośni upgrade. I uwaga, ile to kosztuje? 103 monety? Dobra, 103 monety, a ile mam? Ej, to tanio hasło? Chyba, ile masz? Money, ukośnik money. 70 monet. Ej, to chyba wydaje mi się, że jeżeli sprzedam kobla, to będzie mnie stać na kupienie rozrośnięcia wyspy. Ukośnik shop. I słuchajcie, sprzedajemy. Mamy skup. I skup bloków. Cobblestone. 60 monet. Za stack kobla 60 monet. Czyli na wystarczy idealnie. Będziemy mieli 130. Boss. Uwaga. No, dawaj, ulepszmy to. Mam 60 monet i uwaga. Stary, powiększam strefę. Dawaj. Gotowy? Ja tutaj patrzę. Uwaga. No wyjdź, zobacz to, stary, chociaż. Upgrade. I jeszcze raz. Ulepszono wyspę na poziom pierwszy. 103 monety. Ej, powiększyło się? No tak, powiększyło. Stary, znacznie się powiększyło. Tak? Ano? Rzeczywiście. Ej, a ty masz kasę, żeby ten ulepszyć jeszcze raz? No mam, stary, w opór. To dawaj, ulepszy jeszcze raz. No dobra, stary, czyli z całego kobla. Powiększyliśmy wyspę, ale nie mamy kobla. No to super, żeśmy to wymyślili. Dobra, czyli idę dalej kopać. Super. Ale dawaj, ja tutaj drzewo, stary, ogólnie rozrosnę. O, dobra, mamy drzewo! Co, chyba zrobimy jeszcze dzisiaj w tym odcinku, rozrośniemy tą wyspę, tak? Jeszcze jedno ulepszenie zrobimy, stary. Jeszcze jedno ulepszenie i rozwalmy wszystko tutaj, co jest na tej wyspie, żeby była taka, wiesz, taka była ładna, flat. Trzeba będzie, stary, zadbać, żeby ten cobblestone generator nie palił połowy itemów, które wykopię. Bo te połowa... A da się to zrobić w ogóle? Da się to zrobić, ja wiem, jak to się robi. Ej, mordo, zebrałeś jakieś sadzonki? Stary. Nie. A ty? Nie. Mamy jedną. No, jedna jest. O nie. O, idealnie wyrosło. Póki co, rozwalimy to wszystko i zaraz do was wrócimy, jak już tego wszystkiego się i musimy zrobić taki kobel generator, stary, żebyśmy mogli obydwa w tym samym czasie kopać. Tak, dobra. Także uwaga. 3, 2, 1. Okej, zobaczcie, jak pozmienialiśmy naszą wyspę. O kurde, stary. Patrzcie, jak to wszystko wygląda. Wszystko rozkopaliśmy, zajęło tam nam trochę czasu. Trochę czasu to zajęło. Musimy to jeszcze rozwalić. Zrobiliśmy podwójny generator, zobaczcie. Pewnie się zastanawiacie, jak to jest możliwe, że my mamy diamentowe łopaty i wszystkie narzędzia. Otóż słuchajcie, że my mamy VIP-a, ponieważ, słuchajcie, jesteśmy kozakami, to mamy po prostu diamentowe rzeczy, które możemy sobie odebrać, wpisując kit. I mamy tutaj narzędzia dla zwykłego gracza, dla VIP-a, dla Super VIP-a i dla Sky Hero. Jakby co, to wiecie. I jeszcze jedno, jeżeli macie rangę jakąś, to wtedy możecie latać. Wpisujecie ukośnik fly i macie latanie. Ogólnie na samym początku nam się zdawało, że może jednak tego nie robić na serwerze, bo będzie to zbyt ułatwienie, ale jednak jeżeli ktoś gra już na poziomie profesjonalnym, chcemy, żeby to był serwer naprawdę dla profesjonalnych graczy Skyblocka. Same zresztą prosy. Za miesiąc
zrobimy wielki, słuchajcie, konkurs na najlepszą wyspę, ale to dopiero będą się pojawiać informacje dokładnie dalsze. Tak, dokładnie tak. Więc słuchajcie, jeżeli zaczniecie szybko grać i zdobędziecie naprawdę dużo rzeczy i zbudujecie mega fajną wyspę, powiększycie ją level i tak dalej, to będziecie mieli szansę wygrać. Ej, stary, bo jest strasznie ciemno. Ty, zróbmy głosowanie. O, jest! Ernest! Ernest właśnie zagłosował, że chciałby dzień. 200 więc... monet mnie to stary kosztowało. 200 monet kosztuje? Dobra, nieważne, ja jestem na tak, naciskam. Zagłosowałem, jestem na tak. Głosujcie na dzień, głosujcie na dzień. Głosowanie na dzień w świecie Skyblock 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i co? I mamy dzień, zagłosowany na dzień, jest. Dobra, jest, bardzo udało dobrze. Się. Zróbmy jeszcze jedną ostatnią rzecz na odcinek. Powiększmy tą wyspę raz jeszcze. Czy mamy kasę? Czekaj, ja mam chyba kasę. Bo chyba zarobiłem trochę. 170 monet mam. Dobra, mam 119. Uwaga, powiększamy. Pyk! I zobaczmy, z której strony się powiększyło. Ej, nie wiem, coś się działa. Czekaj, wiem pewnie, o co chodzi. Muszę wrócić na spawna i tepnąć się jeszcze raz na wyspę. Okej, jestem i co? Jest powiększona o dwa razy. Sztos! Ej, ale mamy już dużą tą wyspę w sumie. Sztosi. Już powoli się zaczyna mieścić. W opór, możemy już coś na niej budować, tak serio. Mamy duży sad, mamy fajne rzeczy. Dobra, w następnym odcinku, stary, już zaczniemy na poważnie grać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnych odcinkach. Przypominam, skyheroes.pl. Widzimy się na serwerze. Cześć! Elo!